18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Białoruś nie przyjmuje polskiej pomocy dla koczujących na granicy migrantów, a posłowie opozycji wykorzystują kryzys do celów politycznych. Prezydent Biden głuchy na apele sojuszników o przedłużenie ewakuacji z Kabulu. Talibowie ostrzegają: zabierajcie swoich, ale Afgańczyków nie wypuścimy. Nie żyje perkusista The Rolling Stones. Hołdy dla legendarnego bębniarza i wyrazy współczucia dla rodziny płyną z całego świata. Od kilkunastu dni na polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu Górnym przebywa grupa migrantów. Reżim Łukaszenki odrzucił propozycję przyjęcia polskiego konwoju humanitarnego dla koczujących na jego terytorium obcokrajowców. Na miejsce przyjeżdżają przedstawiciele polskich mediów, a także politycy opozycji, którzy wykorzystują patową sytuację do poprawy swojej rozpoznawalności. Maria Osińska. Białoruś odmówiła przyjęcia polskiej pomocy humanitarnej dla uchodźców. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, rządowy transport z dostawą namiotów, koców i żywności nie może przekroczyć białoruskiej granicy. Pomimo podjętych przez Polskę działań, totalna opozycja oskarża rządzących o brak empatii. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oświadczył, że jest gotowy na rozmowy z rządem w sprawie kryzysu migracyjnego. My wszyscy jesteśmy ofiarami, bo jesteśmy coraz bardziej skłóceni. Dlatego oczekuję od polskiego rządu i polskiego prezydenta natychmiastowych działań na rzecz budowy takiego konsensusu, zgody narodowej wokół tych problemów. Jednak dotychczasowe działania polityków opozycji stoją w sprzeczności z deklaracją lidera Platformy. Wczoraj poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski próbował nielegalnie przekroczyć granicę z pakunkiem dla uchodźców. Jestem cały i zdrowy. Niedługo napiszę więcej, co tam się działo i jak wygląda podłość tego państwa wobec cierpienia niewinnych osób. Dziękuję za wasze wsparcie i pozdrawiam wszystkich serdecznie z Usnarza Górnego. Zachowanie Franciszka Sterczewskiego spotkało się z falą krytyki. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia wyraził jednak dumę z postawy posła Koalicji Obywatelskiej. Z niego się śmiejecie? Że robi to, co powinien zrobić każdy człowiek? Dzisiaj, jak słucham tych wszystkich, którzy pomstują na Franka Sterczewskiego, to proponuję im, żeby się przejrzeli w lustrze. Jednak eksperci krytycznie podchodzą do happeningu posła Koalicji Obywatelskiej. Politolog profesor Kazimierz Kik uważa, iż ośmiesza on powagę naszego kraju. Nie powinien zasiadać w polskim parlamencie, ponieważ, no cóż, już go widzę, jak będzie biegał w górę i w dół po schodach parlamentu polskiego. Falę komentarzy wywołał również wpis posłanki Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachiry, w którym oskarżając Polaków o bierność w sprawie imigrantów, zarzuciła im jednocześnie antysemityzm podczas II wojny światowej. Słowa posłanki Jachiry wywołały stanowczą reakcję przedstawicieli obozu rządzącego. Będzie wniosek do Komisji Etyki. Analfabetyzm historyczny poseł Jachiry nie usprawiedliwia kłamstw, które publikuje. W narrację posłów opozycji wpisuje się także Lech Wałęsa. Były prezydent pochwalił skandaliczne słowa Władysława Frasyniuka, który porównał polskich żołnierzy do watahy psów. Brawo Władek, podpisuje się, masz rację, tak trzeba, tak trzymać. Zdaniem socjologa doktora Krzysztofa Karnkowskiego przedstawiciele opozycji świetnie się bawią. Kolejny raz widzimy, że posłowie tym nieszczęsnym uchodźcom mają do zaproponowania jakieś pojedyncze śpiwory albo na przykład kabanosy wieprzowe czy konserwy wieprzowe. No, to jest po prostu kabaret, do tego to jest kabaret, który może się skończyć groźnie, dlatego że nie wiem, czy białoruskie służby graniczne będą podzielać cały czas to poczucie humoru. Na granicy polsko-białoruskiej wciąż znajdują się 24 osoby. Migranci zostali tam przetransportowani przez białoruskie służby, które podsycają obecny kryzys. Maria Osińska, Telewizja Republika. Prezydent USA Joe Biden nie zgadza się z sojusznikami na przesunięcie terminu ostatecznego wyjścia z Afganistanu i ostrzega przed atakami terrorystów w Kabulu. Z kolei talibowie grożą: swoich możecie wywozić, ale Afgańczyków nie wypuścimy. Paulina Bilińska. Pomimo apelu wystosowanego przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i innych światowych przywódców, Joe Biden nie ugiął się i nie zmienił daty zakończenia stacjonowania amerykańskich wojsk w Afganistanie. Przy okazji ogłoszenia swojej ostatecznej decyzji prezydent USA ostrzegł sojuszników przed możliwymi atakami oddziałów talibów. Przywódcy państw grupy G7, liderzy Unii Europejskiej, NATO i ONZ wszyscy zgodzili się, że będziemy zjednoczeni w naszym podejściu do talibów, aby zapobiec
zapobiec wykorzystywaniu Afganistanu jako bazy terroryzmu. Zgodziliśmy się, że nikt z nas nie będzie wierzył talibom na słowo. Decyzja Białego Domu zmusza kolejne kraje do skrócenia stacjonowania swoich wojsk na terenie Afganistanu. O takiej decyzji poinformowały rządy Polski, Wielkiej Brytanii czy Francji. To jasne, że wszystkie zagraniczne wojska zostaną wycofane do końca miesiąca. Teraz wykorzystujemy każdy dzień i każdą godzinę, aby ewakuować naszych obywateli oraz Afgańczyków, którzy dla nas pracują. Jest bardzo prawdopodobne, że Francja zakończy ewakuację swoich obywateli i afgańskich partnerów już jutro, ze względu na decyzje amerykańskich władz, które potwierdziły ostateczną datę wyprowadzenia swoich żołnierzy do 31 sierpnia. Tymczasem talibowie stawiają żądania. Ich rzecznik uciął wszelkie spekulacje dotyczące ostatecznego terminu opuszczenia obcych wojsk z terenu Afganistanu. Operacja ma zakończyć się bezwzględnie do końca miesiąca. Jednocześnie ogłosił, że Islamski Emirat zablokował drogę na lotnisko zwykłym obywatelom. Stany Zjednoczone kontynuują swoją dotychczasową politykę zapraszania Afgańczyków na pokłady swoich samolotów i ewakuują ich z kraju w nieznanym celu. Wzywamy Amerykanów do zmiany polityki i nie zachęcania Afgańczyków do opuszczania swojego kraju. Takie oświadczenie nie zniechęca tysięcy zdesperowanych Afgańczyków, którzy w dalszym ciągu gromadzą się przed lotniskiem w Kabulu, licząc na to, że przedostaną się do samolotu. Sytuacja na lotnisku jest naprawdę zła. Ludzie tłoczą się. Martwimy się o kobiety i dzieci, które są w słabej kondycji. Na lotnisku w Kabulu jedna butelka wody kosztuje 40 amerykańskich dolarów, a talerz ryżu 100 dolarów. To jest poza zasięgiem zwykłych ludzi. W dalszym ciągu do mediów docierają informacje o przeszukiwaniach domów, polowaniach na współpracowników zachodnich krajów. Niestety są też doniesienia o kolejnych zbiorowych egzekucjach na byłych członkach afgańskich sił bezpieczeństwa. Ambasador Afganistanu przy ONZ wzywa społeczność międzynarodową do natychmiastowej reakcji i pociągnięcia talibów do odpowiedzialności za swoje czyny. I wracamy do kraju. Posłowie Lewicy zapowiadają, że nie poprą programu Polski Ład, jeśli będzie on zapisany w jednej ustawie. Zaapelowali do rządu, by rozpisał swój program na poszczególne ustawy, a nie jedną, która ma 250 stron. Szczegóły w materiale Małgorzaty Kleszcz. Politycy Lewicy zarzucili premierowi Mateuszowi Morawieckiemu bierność w kwestii mianowania nowego szefa Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz skrytykowali założenia rządowego programu Polski Ład. Przyjeżdżamy tutaj wezwać rząd Mateusza Morawieckiego. Powiedzcie, co jest w Polskim Ładzie, jak wygląda ostateczny kształt ustaw i dlaczego oszukujecie Polki i Polaków, mówiąc, że do jednego koszyka włożycie całość ustaw, które są programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, a nie rozłożycie je na obszary, za którymi wszyscy mogliby głosować ze zrozumieniem. Na rozwiązaniach podatkowych, które wprowadzamy bardzo odważnie, zyska 90% emerytów. W kieszeniach Polaków zostanie 14 miliardów złotych. Rząd w ramach Polskiego Ładu planuje obniżkę składki zdrowotnej z 9 do 3%. Na zmianach skorzystaliby nie tylko przedsiębiorcy, ale także emeryci. W kieszeniach najuboższych seniorów mogłoby pozostać nawet 300 zł miesięcznie. Co by te kohorty, które teraz przychodzą na emeryturę, no to są dwukrotnie bardziej liczne, a z drugiej strony pamiętajmy, osoby w wieku emerytalnym potrzebują czterokrotnie większej ilości zabiegów. I dlatego teraz mamy to wyzwanie związane, jak sfinansować służbę zdrowia w dobie załamania demograficznego i ta cała debata dotycząca jednak tej składki zdrowotnej jest tu bardzo istotna. Program zakłada także podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Ponadto kwota wolna od podatku miałaby wzrosnąć do 30 tysięcy złotych. Na pewno będzie dużo środków inwestycyjnych, które tak po kęsistowsku po prostu napędzą gospodarkę w sektorze na pewno IT, w energetyce, w transporcie, w ciepłownictwie. Będzie wiele branż, które na tym mają zyskać. Polski Ład zawiera także rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, dotyczące między innymi ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, które są odpowiedzią na nowe regulacje wprowadzone przez Unię Europejską. Konsultacje społeczne projektu potrwają do 30 sierpnia. Zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Małgorzata Kleszcz, Telewizja Republika.
Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w zeszłym roku powrót z wakacji przyniósł kolejną falę koronawirusa. Szef rządu zachęcał w związku z tym, żeby Polacy się szczepili. Zapewnił, że wszystkie elementy potrzebne do kontynuowania szczepień i walki z koronawirusem zostały utrzymane przez wakacje i przygotowane do jesiennego sezonu. Uczniowie do szkolnych ławek powrócą już za tydzień. Poprzedni rok szkolny, zdominowany przez pandemię koronawirusa, stanowił ogromne wyzwanie zarówno dla uczniów, rodziców, ale również i nauczycieli. Przez wiele miesięcy zajęcia odbywały się w trybie zdalnym. Teraz ma to jednak ulec zmianie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że szkoły są przygotowane na powrót uczniów. Poprosiłem Ministerstwo Edukacji i Nauki, panią minister Marzenę Machałek, żeby od samego początku wakacji przygotowywać szkoły na okoliczność powrotu, normalnego powrotu do tego dzwonka, który zabrzmi 1 września. I te przygotowania zostały przeprowadzone w sposób bardzo dobry, w sposób należyty. Dyrektorzy placówek oświatowych podzielają optymizm premiera i zapewniają, że mają przygotowane różne scenariusze edukacji w nadchodzącym roku szkolnym w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Jesteśmy tak naprawdę przygotowani do wszystkich trzech form pracy, czyli do nauczania stacjonarnego i do nauczania zdalnego i hybrydowego. W tym roku szkolnym jest nam dużo łatwiej, ponieważ już wszystkie te trzy formy przetrenowaliśmy w szkole. Wirusolodzy i lekarze uważają, że powrót dzieci do szkół powinien przebiegać z rozwagą i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przestrzeganie takich zasad przez rodziców, jak niepuszczanie dziecka chorego, przeziębionego do szkoły. Dzieci po miesiącach nauki zdalnej przyznają, że nie mogą się już doczekać powrotu do szkoły i spotkania z rówieśnikami. Wszyscy zdalne, z tego co słyszałam, to psychika osób z mojej klasy bardzo ucierpiała i po prostu nie chcę, żeby to się jeszcze raz powtórzyło. Najbardziej chyba tęskniłam za takim bezpośrednim kontaktem z nauczycielami. No trochę brakowało tłumaczenia nauczycieli. Na tym zdalnym to ciężko się czegokolwiek dowiedzieć. Czyli chcesz już wrócić do szkoły? Tak. Obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przewiduje scenariusza, wedle którego miałoby dojść do wprowadzenia obostrzeń dla niezaszczepionych uczniów. Każda placówka, która złożyła zapotrzebowanie na materiały sanitarne, otrzyma m.in. bramki do mierzenia temperatury, płyny do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki. Julia Mościńska, Telewizja Republika. PKN Orlen, PKP SA i PESA Bydgoszcz podpisały list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu kolejowego opartego o napędy zasilane wodorem. Poinformowali przedstawiciele spółek oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. O przyszłości polskiej kolei Marcel Hulewicz. Pierwszymi surowcami wykorzystywanymi do napędzania lokomotyw były drewno i węgiel. Później kolej przerzuciła się na olej napędowy. Lata powojenne to okres intensywnej elektryfikacji kraju. Postępujące zmiany klimatyczne oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka Unii Europejskiej względem emisji dwutlenku węgla wymagają jednak podjęcia zmian w polskim miksie energetycznym. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być wodór. Przygotowaliśmy polską strategię wodorową, która jest na etapie prac rządu, stały komitet Rady Ministrów, następnie Rada Ministrów przyjmie dokument jako strategię, czyli jeden z dokumentów horyzontalnych, najważniejszych, wyznaczających ramy rozwoju rynku. Równolegle w Krajowym Planie Odbudowy przeznaczyliśmy 800 milionów euro na rozwój technologii wodorowych. Główną zaletą paliwa wodorowego jest brak powstawania trujących związków chemicznych podczas jego spalania. Jednak sam proces produkcji jest drogi i szkodliwy dla środowiska. Te wszystkie problemy, o których pan powiedział, to są problemy dnia dzisiejszego. Tak? Jeżeli mówimy o wprowadzeniu nowej technologii, musimy się liczyć z tym, że ten punkt wejścia jest zawsze obwarowany właśnie takimi trudnościami, takimi showstopperami, jak to my mówimy, które oczywiście na dzisiaj stanowią jakieś utrudnienie. Pierwszy prototyp lokomotywy zasilanej wodorem ma zostać zaprezentowany już w listopadzie. Nie wiadomo jednak, kiedy pojazdy tego typu zaczną być wykorzystywane przez PKP. Marcel Hulewicz, Telewizja Republika. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci przedstawił plan strategiczny, który opiera się na propagowaniu tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych. Plan zakłada m.in. promocję aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej.
Jak wynika z opracowanego przez UNICEF dokumentu, organizacja popiera plany dążące do całkowitej likwidacji definicji społecznych różnic charakteryzujących kobiety i mężczyzn. Ponadto Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci promuje aborcję na życzenie wśród nieletnich. Ten plan strategiczny opiera się w dużej mierze na tak zwanych prawach reprodukcyjnych i seksualnych. Równolegle przez ONZ prowadzony jest ten Gender Action Plan, który między innymi zakłada pewnego rodzaju ograniczenie praw rodzicielskich w obszarze na przykład badań lekarskich, które dziecku są wykonywane. UNICEF angażuje się również w działania związane z propagowaniem pornografii wśród najmłodszych. Kontrowersyjny raport wydany na początku bieżącego roku przez agendę ONZ zachęca społeczność międzynarodową do wprowadzenia klasyfikacji wiekowej filmów pornograficznych. Miałoby to umożliwić wykorzystywanie tego typu treści w ramach zajęć edukacji seksualnej w szkołach. Prawdę mówiąc, przypomina się tutaj historia badań jeszcze Kinseya, czyli lat 40. i 50. Człowieka, który bazował albo na wspomnieniach pedofilów, albo na rozmowach z nimi prawdopodobnie. A wiemy, że były tam, to wiemy z samego opracowania, że są tam informacje na przykład na temat tego, ile orgazmów może mieć dziecko kilkumiesięczne. Jak to zostało zbadane? Strach pytać. Ale jednak mimo tego strachu należałoby. Nie można tego sprawdzić, bo Instytut takich danych nie ujawnia. Opracowany przez UNICEF program edukacji seksualnej dla najmłodszych promuje także transseksualizm oraz farmakologiczne i chirurgiczne metody korekcji płci. W tym momencie rodzice pozbawieni są nie tylko prawa sprzeciwu, mogliby być pozbawieni, ale nawet kontroli nad tym procesem. Równolegle z tym planem strategicznym to są tendencje bardzo niepokojące. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci został powołany w 1946 roku. Pierwotnym celem organizacji było udzielenie wsparcia dla sierot, których rodzice zginęli na skutek działań wojennych. Dziś organizacja stała się narzędziem w rękach ideologów do promowania kontrowersyjnych koncepcji. Marcel Hulewicz, Telewizja Republika. W wieku 80 lat zmarł Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones. Hołdy dla legendarnego muzyka i wyrazy współczucia dla rodziny płyną z całego świata. The Rolling Stones i fani z całego świata żegnają Charlie'ego Wattsa, muzyka uznawanego za perkusistę wszechczasów, najspokojniejszego ze Stonesów, przykładnego męża i wzorowego ojca. To bardzo smutne. Zawsze uważałem Charlie'ego Wattsa za dżentelmena Stonesów. Charlie Watts dołączył do legendarnego zespołu w styczniu 1963 roku. Jak zaznaczają eksperci, obok tekstów Jaggera i gitarowych riffów Richardsa, to właśnie wyczucie rytmu Wattsa było kluczowym elementem największych hitów Stonesów. Ten cichy, elegancki i unikający rozgłosu artysta traktował grę na scenie rockowej bardziej jako pracę, a nie styl życia. To po prostu smutne, ponieważ The Rolling Stones zawsze wydawał się być zespołem nieśmiertelnym. To bardzo smutne, że Charlie Watts, który był jednym z głównych członków zespołu, odszedł. Perkusista z problemami zdrowotnymi zmagał się od 2004 roku. Zdiagnozowano wówczas u niego raka krtani, jednak udało mu się pokonać chorobę. W ostatnich latach Watts ponownie podupadł na zdrowiu, przez co zrezygnował z ostatniej trasy koncertowej. Muzyk ostatnie chwile życia spędził wśród najbliższych. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła fanami Stonesów na całym świecie. Ze smutkiem dowiedziałem się o śmierci perkusisty Stonesów Charlie'ego Wattsa. Był uroczym gościem. Wiedziałem, że był chory, ale nie wiedziałem, że aż tak. Przesyłam kondolencje dla jego całej rodziny i Stonesów. To właśnie dzięki muzyce Charlie Watts pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Wystarczy, że włączymy utwory nieśmiertelnego zespołu The Rolling Stones. Więcej informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę jeszcze sport i pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.